Siema, z tej strony JK. Słuchajcie, hashtag JK Golden Hour. Wiem, że długo czekaliście na wyniki, dużo osób pytało, pisało na forum, na grupie, w sensie na forum grupy, w wiadomościach prywatnych, gdzie są wyniki, czy coś przegapiliśmy. Nie, nic nie przegapiliście, po prostu trochę to potrwało ze względu na to, że czekałem na hajs z Epidemic, na nagrody, ale hajs już jest, także są też wyniki. Słuchajcie, przyszło masa prac, 39 filmów dokładnie, oglądałem wszystkie jeszcze raz wczoraj, robiłem sobie notatki. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że przekrój poziomu był przeogromny. Były prace osób, które było widać, że to jest ich na przykład pierwszy film i były prace osób, które faktycznie widać, że mają już spore pojęcie na ten temat. Powiem Wam, że bardzo trudny był wybór, jeżeli chodzi o miejsce trzecie tak naprawdę. Miejsce pierwsze i drugie wybieraliśmy filmy razem z Kacprem. O miejsce trzecie musiałem jeszcze poprosić o poradę moją żonę ze względu na to, że było naprawdę ciężko. Już Wam mówię dlaczego. Miejsce pierwsze i drugie ewidentnie wyróżniają się poziomem na tle całej reszty filmów, a miejsce trzecie było o tyle skomplikowane, że było bardzo dużo filmów, które były dobre, ale były tak zbliżone swoim poziomem i żaden nie był taki, że wyrastał niesamowicie ponad tą całą pulę wyróżnionych filmów, powiedzmy. Miałem taką listę wyróżnionych filmów. Wiem, że każdego z Was kosztowało to niemało pracy, żeby zrobić te filmy. Sam montuję, więc wiem, ile to trzeba wysiłku i czasu włożyć w to. Dlatego też postanowiłem, że w poniedziałek o godzinie 19 spotkamy się na live'ie. Najpóźniej 19.30, bo nie wiem, czy uda mi się ogarnąć live'a tak, jak bym chciał. Także umówmy się w poniedziałek o godzinie 19, ewentualnie włączcie sobie po prostu powiadomienie i wtedy będziecie pewni, że live już się zaczął i obejrzymy sobie dosłownie wszystkie filmy. Myślę, że może to spokojnie zająć 2-3 godziny. Kto nie będzie miał czasu w poniedziałek, będzie mógł sobie obejrzeć powtórkę, bo na pewno to zapiszę. Obejrzymy wszystkie filmy i każdej z osób, która wzięła udział w konkursie, która zrobiła film, powiem mój feedback na ten temat, co mi się podoba w ich filmie, co mi się nie podoba, co moglibyście poprawić. Mam nadzieję, że chociaż w taki sposób będę w stanie się Wam zrewanżować za to, że poświęciliście czas, żeby wziąć udział w konkursie. Ale już bez przedłużania przejdźmy do trzech filmów, które zgarniają dzisiaj nagrody. Film, który zajmuje miejsce numer 3, to jest film z kanału Kuba Jurczak, Photo & Video, B-roll nagrany w Krakowie w trakcie Golden Hour i szczerze był to chyba najbardziej Golden Hour'owy film z wszystkich filmów, które zostały nadesłane. Było bardzo ładnie, bardzo fajny i bardzo ładny sposób wykorzystane to światło, które pojawia się w trakcie Golden Hour. Było widać niejednokrotnie na włosach na przykład modelki, było widać tą piękną taką pomarańczową poświatę. To z pewnością też było dokolorowane, tak żeby było bardzo pomarańczowe, ale bardzo, bardzo ładnie to wyszło. Film bardzo chillowy. W moim odczuciu trochę za chillowy, ze względu na to, że wydaje mi się, że pasowałaby tam też muzyka, która byłaby bardziej charakterystyczna. Ale pasowało to jedno z drugim, ze względu na to, że muzyka była chillowa i też wyjście było takie właśnie chillowe, obrazek, wszystko co nagrałeś. Jedno z drugim pasowało, także domniemam, że mieliście sporo zabawy, jak to nagrywaliście. Widać, że się uczysz, widać, że próbujesz nowych rzeczy, widać, że uczysz się z poradników, że próbujesz wcisnąć w swój montaż różne rzeczy, które podłapiesz tu i tam. Niektóre rzeczy są ok, niektóre rzeczy mi się mniej podobały, jak na przykład zoom in, zoom out, tego typu przejście, to z czasem człowiek rozumie, że to w sumie aż tak dobrze nie wygląda, jak mogłoby się wydawać, że to wygląda. Też sound design w wielu miejscach bardzo na plus, w wielu miejscach też mi go brakowało, na przykład brakowało mi jakiegoś dźwięku parku, liści, szelestu, takich bardziej dźwięków otoczenia, ale mimo wszystko świetna robota. Naprawdę piękne kolory w filmie, widać bardzo pozytywne emocje i w zamian za to, za tak dobry film, dostajesz paczkę gadżetów z Epidemic Sound. Są tu bidon, smycz, torba, bluza. Skontaktujemy się, dasz mi swój adres i ta paczka powędruje do Ciebie. Także gratulacje za miejsce numer 3. Tak jak wspominałem na początku, miejsce numer 2 i miejsce numer 1 nie były aż tak dużym wyzwaniem, jak wybranie filmu na miejsce numer 3. Tutaj wybory były bardzo jednogłośne, zarówno u mnie, jak i u Kacpra, jak i u mojej żony, która koniec końców też stała się jurorem. Drugie miejsce zajmuje film z kanału Lifestyle Up. Bardzo dobry pomysł z tym, że skoro jest taka kiepska pogoda, to wracasz wspomnieniami do czasów, kiedy był piękny zachód słońca. Jestem ciekaw, czy
użyłeś ujęć, które były po prostu wcześniej i tak to zinterpretowałeś, żeby sobie poradzić z tym, żeby wziąć udział w konkursie, czy faktycznie to były ujęcia, które i tak nagrałeś pod konkurs, ale ten wstęp dograłeś? Możesz mi napisać w komentarzu, jak to wyglądało, ze względu na to, że jestem ciekaw. Mimo wszystko ujęcia świetne, zwłaszcza te w stylu gladiatora, te ręce po polu, to zawsze wygląda dobrze. Sound design genialny, bardzo wszystko w punkt. Każdy jeden dźwięk zaznaczony, no naprawdę to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Z rzeczy, które bym poprawił, to jest kolory, ze względu na to, że często zmieniają się, pomimo że są w podobnych lokalizacjach. Poprawiłbym kolory tak, żeby były bardziej spójne do całości i z rzeczy takich już trochę pedantycznych z mojej strony, to jest jak masz maskę na koniec przy tym timelapsie jeziora, to rozmazałbym te gwiazdy, które dołożyłeś, żeby one też na przykład, żeby wartość na przykład motion blur, efektu motion blur, żeby się zwiększała, żeby one też były w ruchu. Wyłapałem, bo kilka razy oglądałem ten film, ale mimo wszystko całość jest naprawdę kozak i myślę, że zasłużyłeś w 100% na to, żeby zgarnąć nagrodę za miejsce numer 2, a więc 6 miesięcy Epidemic Sound za darmo trafia na twoje konto. Daj mi znać na maila, albo ja się z tobą skontaktuję i dam ci maila do osoby, która ci to już aktywuje. Kozak robota. Nagrodę główną w całym konkursie hashtag JK Golden Hour, a więc mikrofon Rode Wireless Go, którego używam w tym momencie, zgarnia Grzegorz Cholewka. Mega genialny film, szczerze obejrzałem całość i jeszcze raz zobaczyłem, czy to faktycznie było tylko 45 sekund, ze względu na to, że udało ci się tutaj zmieścić całą bardzo fajną historyjkę od A do Z, bardzo dużo ujęć, widać, że się narobiłeś przede wszystkim przy całym przekładaniu, widać, że było to dobrze przemyślane i muzyka była też, domniemam, że wcześniej dobrana, ze względu na to, że ten jak wchodzi ten głośnik, ten bas, to naprawdę to genialnie pasuje i też ta laleczka hula. No po prostu film był genialnie przemyślany, bardzo dobrze zrealizowany. Tak jak powiedziałem, widać, że sporo narobiłeś się z przekładaniem kamery, ale widać też, że miałeś bardzo takie kreatywne spojrzenie na szukanie ujęć, jak na przykład, gdzie widzisz siebie w ramce obrazu, jak odbija się słońce, albo też ujęcie, w których przebijają się cienie rolety. No po prostu wyglądało to świetnie. Później jest ta część druga, w której jeździsz już na rowerze, też bardzo fajnie. Z jedynych rzeczy, muszę się przyczepić, żeby był jakiś walor edukacyjny. Z jedynych rzeczy, które bym poprawił, to jest po prostu w momencie, jak jedziesz, zresztą mogę wam to pokazać. Moment, tylko idę po laptopa. Taka drobna rzecz, którą jeszcze bym poprawił, żeby to przejście pomiędzy tymi ujęciami z mieszkania, a tymi ujęciami z drona, żeby to przejście było takie płynniejsze, to poprawiłbym kolory właśnie w tym ujęciu z drona, ze względu na to, że one są zrobione o innej porze dnia, co jest naturalne, ze względu na to, że musiałeś jeszcze wyjść, czy może było to innego w ogóle dnia nagrywane, wyjść, pojechać rowerem, ustawić drona i tak dalej, ale pomiędzy tym a tym ujęciem na przykład jest spora przepaść, dlatego po prostu włączyłbym sobie okienko Window, Show in Workspace, Comparison View. Poprawiłbym troszeczkę kolory w tym kadrze z drona i późniejszych kadrach, tak żeby bardziej pasowały do tych, które były w ujęciach wcześniej z mieszkania. Także zwiększyłbym troszeczkę nasycenie. Zwiększyłbym zakres tonalny, tutaj zmniejszył cienie, podwyższył, albo też zmniejszył. Nie, troszeczkę podwyższył prześwietlenia i dodałbym po prostu pomarańczu zarówno w prześwietleniach, jak i cieniach. I wydaje mi się, że wygląda to znacznie bliżej temu, co działo się bezpośrednio w mieszkaniu. Tu mamy przed i po. Ocencie sami. Mimo wszystko to kwestia indywidualna. Ty robiąc ten film czułeś inaczej i to jest jak najbardziej w porządku. Kolory to bardzo kwestia indywidualna. Mimo wszystko świetna robota. Widać, że się narobiłeś. Miałeś genialne pomysły. I dlatego też wydaje mi się, że bardzo zasłużenie wygrywasz cały konkurs. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o konkurs hashtag JK Golden Hour. Raz jeszcze ogromne gratulacje dla zwycięzców, raz jeszcze ogromne dzięki dla każdej jednej osoby, która wzięła udział w konkursie. Mam nadzieję, że nauczyliście się sporo nowych, ciekawych rzeczy. Tak jak powiedziałem, spotkamy się raz jeszcze w poniedziałek na live'ie. Mam już pomysł na kolejny konkurs. Mimo wszystko nie będę go zapowiadał jeszcze w tym momencie, a zrobimy to w jakimś osobnym filmie, poradniku, tutorialu. Coś innego, ale myślę, że też będziecie chętnie brali w tym udział. Tak jak mówię, frekwencja świetna,
w tym konkursie. Bardzo się cieszę raz jeszcze za to, że poświęciliście tyle pracy, że wzięliście udział w konkursie. Wszystkim nam to wyjdzie na dobre. To jest raz, dwa, trzy zwycięskie filmy i wszystkie 36 pozostałych znajdziecie w opisie tego filmu. Cała lista, także kto jest chętny, kto ma wolne kilka godzin, może nie kilka godzin, w sumie to jest około 40 minut chyba z tego co liczyłem. I chciałby sobie obejrzeć różne prace z tego konkursu, to zapraszam do opisu tego filmu. Też jest tam link do naszej grupy Lens Busters, do moich social mediów. Dziękuję Epidemixom też za sponsorowanie tych nagród raz jeszcze. Fajnie z nagrodami, bo ja miałem taki dreszczyk emocji, że kurczę, ale czy ja bym na pewno robię dobrze, tak wiecie, tak. Większą odpowiedzialność czułem na tym, że komuś wręczam nagrodę, a komuś muszę ją niestety odebrać. Dlatego mówię, ciężko było, zwłaszcza z tym trzecim miejscem. Dobra, bo ja się rozgaduję, a niepotrzebnie, to miał być krótki vlogacek tylko z ogłoszeniem wyników. Dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Cześć!